Ostatnio ktoś w komentarzach na YouTubie napisał, że kartofliskowy kanał to straszna lipa i od roku jest ciągły zjazd w dół. No i trochę ma w tym racji, ponieważ ja na przykład teraz dotarłem na miejsce nagrania mojej miesiączki i okazało się, że zapomniałem notatek, na których miałem bazować. Pewnie wiele rzeczy sobie nie przypomnę, no ale postaramy się coś wyrzeźbić. Tak więc witam i zapraszam na kolejne wydanie fantastycznego magazynu o nazwie Moja Miesiączka. Dla tych, co się nie orientują, o co chodzi, to przypomnę, że Moja Miesiączka to magazyn, w którym podsumowuję swoje piłkarskie wojaże i dzisiaj podsumujemy sobie miesiąc marzec. A w marcu to mi się zachciało naprawdę wielkiego futbolu, a że w Polsce nie grali, więc poleciałem za granicę. Życie jak w Madrycie, tak sobie to wymyśliłem. Wylądowałem w Hiszpanii i co? No i ładny stadion tam znalazłem. Było pięknie. Szkoda tylko, że pogoda była taka średnio piękna. Trochę tam deszczu spadło. No i to się okazało, że mimo tego, że profesjonalny system drenażu został odpalony. Mimo tego, że napaleni kibice na 9. Ligę Hiszpańską dotarli aż z Polski, to sędziowie i zawodnicy zdecydowali się ten mecz odwołać. No generalnie powiedzieli mi, żebym sobie poszedł, że meczu nie będzie, no więc sobie poszedłem, a później sprawdziłem, że ten mecz był. Ja nie wiem, gdzie oni grali, ale ten mecz się odbył. No i taki to był początek miesiąca, za granicą się nie udało, ale wróciłem do kraju i tutaj też miało się piłkarsko dziać. No, nareszcie jest szansa na dobry futbol, idę na mecz akademickich mistrzostw Warszawy. No i sytuacja się bardzo szybko wyjaśniła. Okazało się, że ten mecz jest jutro. No, prawdziwe nieszczęście mnie spotkało, jak widać. No nie było meczu w czwartek, ale poszedłem na to samo spotkanie w piątek. Więc idę na ten mecz, co miał być wczoraj. No i jednak niespodzianka. Wygląda na to, że to spotkanie się dzisiaj no nie odbędzie. Ale w końcu się udało i dotarłem na mecz zespołu, który tam miałem na oku. Zespołu UKSW. Zespół UKSW po rundzie jesiennej zajmował ostatnie miejsce, miał 0 punktów, bardzo mało bramek strzelonych, a sporo straconych. Dotarłem na mecz przeciwko uczelni SGH. Mecz wzbudził wielkie zainteresowanie, dotarło kibiców dwóch. Ja i pan Waldemar się zjawił, nawet uraczył nas swoim typem. 20 może nie będzie, ale 17, taka jest moja prognoza. No jak wiadomo, ten ekspert to za często nie trafia, więc 17 do 0 nie było, no ale kilka bramek wpadło. Ups, no chyba będzie 7. Ale zespół UKSW przegrał tylko 14 do 0. O kurwa! A finał tej historii jest taki, że zespół UKSW po tym spotkaniu wycofał się z rozgrywek. No, kolejny tydzień, no i wreszcie to, na co czekało się tyle miesięcy. Start z warszawskiej B-klasy. No i pogoda znowu nie najlepsza, ale otrzymuję sygnał, wpadaj na mecz jedności, ten na pewno się odbędzie. No więc wpadłem. Ale co się okazało? Że gościom się nie chce grać. Zespół KSW Łomianki stwierdził, że to boisko do gry się nie nadaje. Trochę tam chłopaki z KSW Łomianki popłakali sędziemu, no i sędzia na te szlochy dał się trochę nabrać, no i mecz odwołał. Kurwa, to nie ekstraklasa, ja pierdolę. A sparingi to na jakich boiskach grają? No tam pisano do mnie oczywiście, że nie ma co drwić z tego, że zespół zadbał o swoje bezpieczeństwo, no nie wiem, no. Za moich czasów to się nazywało po prostu cipowatość, no. Może ja właśnie jestem taką cipą, że nie dbam o to bezpieczeństwo, ale no my w podobnych warunkach już grywaliśmy. Chociażby słynna ustawka zespołu Weszło była na zbliżonej płycie. Grzybobranie poza sezonem? Ależ czemu nie? 19 stycznia na ubitym śniegu w trybie banda na bandę spotkali się sekcja sportowa Weszło, wspierana przez kilku zgodowiczów i twitterowy skład TLG. Dobra, mamy piłkę? Morawa znośna, można spokojnie grać. To już ładne kilka lat minęło od tego spotkania, ależ to było meczycho. Jezu, taki leż gola strzelił, ja nie mogę. A jak już jesteśmy przy Weszlakach, to chłopaki odpalają zespół KTS Weszło. No i właśnie zaczynają się castingi do tego zespołu.
a drużyna ta ma wystartować w przyszłym roku w B-klasie. No i żeby się dobrze przygotować do B-klasy, ten zespół potrzebuje sparingów. I pierwszy oficjalny mecz zespołu Weszło odbędzie się na tym stadionie. 12 maja o godzinie 15:00, stadion Marymontu, a Weszło zagra z zespołem Kartofliska. To z pewnością będzie futbol przez duże F, bo ostatnio zespół Kartofliska to wymiata jak nigdy. W marcu mieliśmy ważne ligowe mecze. Jednego dnia nawet trafiły się dwa pojedynki z rzędu. Jeden po drugim mieliśmy grać. Jaki jest plan na te dwa mecze? Nie dostać zawału, nie. Kurwa. Mamy 5 punktów wywalczyć w tych dwóch meczach. Tak. No, nie udało się tych 5 punktów w dwóch meczach zdobyć. W pierwszym spotkaniu przegraliśmy 0-3, w drugim chyba 1-7. I po raz pierwszy w historii zespołu Kartofliska wylądowaliśmy w najgorszej lidze, jaka może się tylko przetrafić w tej warszawskiej halówce. W najgorszej grupie, bo już tam po podziale na zespoły lepsze, gorsze. I my w zestawie tych totalnych nieudaczników po raz pierwszy w historii awansowaliśmy na miejsce ostatnie. Ja mam za sobą kapitalny sezon. No zobaczcie chociażby tę akcję. Dla mnie to była akcja kurwa roku. Co? Co miałeś pustaka i tak jakieś utrafił, a bramka stał tu, a tu była pusta bramka, a tego się tak odbiłeś do bramkarza, się poturlała, a bramka się w takim szoku złapał w ręce. To teraz zajmiemy się innym zespołem, który również znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli i również zdarzają mu się wielkie mecze. To był mecz towarzyski, ale jaki? Polskie derby della Madonnina. Inter kontra Milan. Inter Warszawa z A-klasy, czyli siódmej ligi, kontra Milan Łódź, liga ósma. No Inter ten mecz przegrał, dostał w dupę, chyba 2-4, ale jakiego gola strzelił. No... O kurwa! Piękna bramka samobójcza, strzelał zawodnik Milanu, ale gol dla Interu. Piękny samobój. A takie derby Inter-Milan to oczywiście wielka uczta kibicowska. No i kibole pojawili się na tym spotkaniu, tym, że mieli pewien problem. Nie wiedzieli, komu kibicować. Zaczęło się tak. Kto wygra dziś mecz? Milan! No i początkowo kibice po stronie Milanu, ale później, jak się zorientowali, że zespół z Milanu jest z Łodzi, a Inter z Warszawy, to sympatie klubowe się delikatnie zmieniły. Kto wygra dziś mecz? Inter! Kto? Inter! Tak więc ostatecznie w tym meczu na doping kibiców mogli liczyć tylko zawodnicy Interu. Kolejna uczta kibicowska to derby w szóstej lidze. Hutnik Warszawa grał z Olimpią Warszawa na boisku Olimpii. Ten mecz był tuż przed świętami, więc kibice składali wszystkim wesołych świąt. Najpierw wesołych świąt życzyła Olimpia. Później do życzeń przyłączyli się kibice Hutnika. Sobie troszeczkę poskakali. A wszystko zakończyło się wspólnymi pozdrowieniami. A jak było piłkarsko? No, Hutnik miał swoje szanse. Ale strzały Olimpii, no trzeba przyznać, były tego dnia nie do obrony. O ja pierdolę! A jak jesteśmy już przy pięknych szmatach, no to teraz mecz ósmej ligi, Kamionek Warszawa, UKS Łady. No i tam teoretycznie w tym meczu nic spektakularnego się nie wydarzyło. Ba, napisał do mnie nawet bramkarz Kamionka, który już zagościł na Kartofliskach ze swoimi szmatami. No i napisał w kontekście, no tym razem jednak nie dałem dobrego materiału, no ale tak się złożyło, że jednak panie dałeś materiał dobry. Sędzia niestety w tej akcji gwiznął spalonego. Ale mimo, że ze spalonego, to i tak szacun. No dobra, teraz dla odmiany zobaczmy naprawdę ładnego gola. Oj, oj, oj!
To była bramka dla zespołu LKS Chlebnia. Tak strzela Chlebnia w meczu z Piastem Piastów. Kurwa, to ja w pisie taki bramek nie strzelam. A w tym meczu jeszcze trudne sprawy się trafiły. Trudne sprawy, czyli sytuacja kontrowersyjna ze Spalonym. Był czy nie? Tak, oczywiście. O kurwa. Spalony. Nie jestem pewien, czy... No i w dyskusji na kartofiskowym Facebooku większość była bliższa tej odpowiedzi. Gdzie spalony, ty kurwa z tą holowniewką swoją, pierdolony w dupę płaską jebany, kurwa, gdzie on widział spalonego? Stevie Wonder, kurwa, pierdolony rób do chuja, kurwa i pedał Jerry Hoński, no kurwa, dupę jebany. Okej, kończymy z piłką. W marcu to jeszcze były ostatki, jeśli chodzi o sporty zimowe. Z panem prezesem udaliśmy się na drugą ligę hokeja. To był taki turniej w Warszawie. No i my akurat dotarliśmy na mecz o Pietruchę, zamykający ten turniej. A w meczu o nic wystąpiły dwa zespoły. Masters Giżycko i Gauja Wilno. Tak, w polskiej drugiej lidze hokeja występuje drużyna z Litwy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. A rozgrywki to naprawdę są niezłe. Tam się dzieje. Miało! Podaj, nie sam, podaj. Dobrze. Ale teraz sam. Bardzo fajne było to spotkanie. Tam wszystkim śpieszyło się do domu, więc rozegrano je w trybie przyspieszonym. Grano 3 razy 15 minut i bez wyłączonego czasu. Czyli grali longiem i grali też bez spalonych. Tam są jakieś spalone na niebieskim w tym hokeju, to nawet tej linii nie odnawiali i grali bez spalonych. No ale meczycho i tak było przednie. Kilka ładnych bramek wpadło. Wygrał zespół z Litwy, chyba 12-3, ale pan prezes znalazł wytłumaczenie dla zespołu z Giżycka. Ostatnie jezioro Mamry nie zamarzło do końca, wiadomo, to jest głębia, prawda? Było ciepło, zespół nie mógł ćwiczyć ostatnie kilka dni i dlatego przegrywa. Jezioro Mamry do końca nie zamarzło, zawodnicy Masters nie mieli gdzie trenować, dlatego przegrali i zajęli ostatnie miejsce w drugiej lidze hokeja. Jeszcze będzie o hokeju i jeszcze o Masters Giżycko, bo drużyna ta wystąpiła w jeszcze jednych zawodach. To jeszcze było w styczniu, ale turniej fenomenalny. Turniej hokeja o Puchar Prezydenta Ciechanowa. Turniej w mieście Dody, ale Doda na ten turniej nie dotarła. No i ma czego żałować. A co rozjedzie? Teraz rozjedzie. Dobra. I w Ciechanowie też były fajne zasady. Tu nie grano 3 razy 15 minut, ale... 2 razy 10. Panie sędzio, niech pan przyjdzie, bo oni już tak się rozgrzali, że nie wiem, czy wytrzymają te 2 razy po 10 minut. Bramki też niby troszeczkę mniejsze, ale mimo wszystko meczyska niczego sobie. Dodatkowo grano bez bramkarzy. Bramki też jakby trochę mniejsze. A, jeszcze miałem powiedzieć, że w tym meczu nie było żadnych kar. Zamiast kar były rzuty karne na te bramki, z połowy na pustą. W tym turnieju wystąpiły takie hokejowe potęgi jak Masters Giżycko, Orły Przasnysz, Stalowe Rekiny Działdowo i Ice Team Ciechanów. I właśnie zawodnik gospodarzy z Ciechanowa był bohaterem największej demolki turnieju. Milicja, tu się coś dzieje, demolują. Była rozgrzewka przed jednym ze spotkań i zawodnik uderzył krążek tak mocno, że zrobił dziurę w bandzie. Jakbyś bulił, no i co, głupio ci. Przyjechał, jeszcze nie zaczął grać, już demolował bandę. Tak więc na dobre kończymy ze sportami zimowymi w tym roku. Kończymy również ze sportami halowymi. Tak na deser wybrałem się na wielki turniej Warsaw Silver Cup. I to był turniej w dyscyplinie o nazwie Czugbol. Turniej coś typu Mistrzostwa Europy był rozgrywany w Warszawie. Ja dotarłem na mecz w sobotę o godzinie 8 rano. To, że ja wstałem, to normalka, ale że zawodnicy wstali, to się nieco zdziwiłem. No taka nietypowa ta dyscyplina. Tam, jak się strzela do bramki, to piłka nie wpada do środka, tylko się od niej odbija. Jak się ta piłka odbija od bramki, to powstaje podobno taki dźwięk
czuk. No i dlatego dyscyplina nazywa się czukbol. No jakoś przesadnie się nie wkręciłem, ale to była chyba najbardziej oryginalna dyscyplina, na jakiej byłem od sierpnia, a wtedy dotarłem w Monachium na Mistrzostwa Europy w surfingu rzecznym. No i jeszcze na zakończenie będzie wątek muzyczny. No jak muzyka, no to musi być coś jeszcze o hymnie Kartoflisk autorstwa zespołu Geyser. Każdy fan o tym wie, Kartofliska są debe. Kolega profesor, lider nieistniejącego już zespołu, niestety nieistniejącego zespołu Wrinkled Fred, który można usłyszeć chociażby w tym magazynie, tam leci gdzieś w tle, albo i nie w tle czasem. No i ten kolega profesor zrobił rockową wersję hymnu Kartoflisk. Nie gorsza jest moim zdaniem od oryginału, posłuchajmy więc fragmentu. Każdy fan o tym wie, Kartofliska są DBS. Trybun już smykać wie, wszyscy razem wie, ja wie. To był fragment refrenu, ale mi się bardziej podoba gitarka podłożona pod zwrotki. No podczas gdy futbol nas nie jara, bardzo Realowi mówię nara. W moim sercu najniższa liga, B-klasa to moja rodzina. No i właśnie, na razie nie ma obrazków do przykrycia tej wspaniałej muzyki, a chciałbym, żeby powstał teledysk do tego. No i właśnie prośba, jeżeli ktoś chciałby wystąpić w teledysku do covera hymnu Kartoflisk, to niech nagra siebie, jak tam tańczy, przy czymkolwiek. I wyślę ten krótki filmik do mnie na maila. No, jak nikt nie napisze, to ja i tak jakichś tam tańcorów znajdę i teledysk powstanie. Ale jakby ktoś chciał się wśród nich znaleźć i zaistnieć w takim prestiżowym teledysku, no to zapraszam do kontaktu. To dosłownie kilka sekund filmiku potrzeba z jakąkolwiek formą tańca. No dobra, kończymy to wybitne dzieło. Następna moja miesiączka, o dziwo, w planach jest za miesiąc. Dziękuję i do widzenia.